jak dzisiejsze dyktando, dałabyś sobie z nim radę? Nie, w żadnym wypadku. Ja i dyktando to nie jest dobre połączenie, więc zazdroszczę, podziwiam wszystkim, którzy sami z własnej woli biorą udział w takim wydarzeniu. Ducha sportu trzeba mieć w sobie. Trzeba lubić rywalizację, trzeba mieć w sobie odporność na sytuacje stresujące i taki spokój w sobie. Ja niestety nie umiem go zachować, kiedy muszę z kimś rywalizować, nie ma we mnie duszy sportowca, dlatego nie biorę udziału w takich wydarzeniach. Skąd pomysł na kanał na YouTubie? Bo to chyba taka pierwsza inicjatywa, która byłaby edukacyjna właśnie w pod kierunkiem języka polskiego. Tak, rzeczywiście chyba byłam pierwsza, a zaczęło to się wszystko od tego, że zanim sama stałam się youtuberką, to pracowałam z innymi youtuberami, opiekowałam się nimi i kiedyś rozmawiałam z Radkiem Kotarskim o tym, czego mi brakuje w obecnej pracy i on właśnie, widząc potencjał jakiś we mnie, zapytał, dlaczego ja nie publikuję filmów na YouTubie. Zapytałam: Radek, ale o czym? A on odparł: no o języku polskim, przecież nikt nie zrobi tego lepiej. I wtedy mi się wszystko w głowie otworzyło, więc po kilku miesiącach opublikowałam pierwsze filmy. Gdyby nie YouTube, jaką drogą podążyłabyś? Także języka polskiego, nauki w szkole? Jakie plany miałabyś? Myślę, że byłabym dziennikarką. Czyli pracowałabym ze słowem, budowałabym ze słowa, ale nie tworzyłabym swoich treści typu edukacyjnego, tylko właśnie myślę, że byłabym jakimś dziennikarzem, bo nie do końca wiem, w jakim dziale bym się sprawdziła, ale na pewno bym szukała swojego miejsca w tej branży. Radio, gazeta czy telewizja, może internet? Trudno powiedzieć. Myślę, że próbowałabym wszędzie i sprawdzałabym, gdzie czuję się najlepiej i gdzie mnie chcą. A próbowałaś kiedyś już jakieś kroki dziennikarskie? Przeprowadziłam swój pierwszy w życiu wywiad z Łukaszem Jakubiakiem. Także wtedy próbowałam sprawdzić się jako dziennikarka i czasami brałam udział w warsztatach medialnych, które często polegały na tym, żeby właśnie przeprowadzić z kimś wywiad. Prawdopodobnie byłam wtedy bardzo ostra i moi koledzy nie lubili być ze mną zestawiani. Aż tak? Czego się bali? Potrafiłam dostrzec jakieś rozbieżności i zawsze im to wyciągałam. Także czasami byli postawione w trudnej sytuacji i zastanawiali się, jak z niej wybrnąć. Dlatego się denerwowali, nie lubili ze mną rozmawiać. No to świetnie. Właśnie o to chyba chodzi w pracy dziennikarza, który przeprowadza wywiady. Tak, dlatego nie twierdzę, że nie sprawdziłabym się w tej roli, ale w tej roli, w której jestem teraz, w tym miejscu, w którym jestem teraz, czuję się bardzo dobrze i niczego nie chciałabym zmieniać. Jakieś wywiady na kanale? Połączenie i dziennikarstwa, i YouTube'a? Tak, zdarzają się, bo już przeprowadziłam wywiad z Adbusterem o Gwarze Poznańskiej i rozmawiałam też z Piotrem Skowyrskim, czyli Izakiem, o języku graczy. Także jak najbardziej. Ach, jeszcze była Kasia Maciński, rozmawiałam o Polenglish, czyli takim połączeniu języka polskiego i angielskiego. I te wywiady bardzo dobrze są oglądane i bardzo dobrze są przyjmowane przez widzów, więc jak najbardziej chciałabym w tym kierunku pójść. Tylko może nie chodzi o to, żeby wyciągać jakieś niedoskonałości, jakieś rozbieżności. Raczej staram się, aby atmosfera tych rozmów była sympatyczna. Natomiast to, co jest dla mnie najważniejsze, to wartość merytoryczna tych rozmów, bo jednak cały czas chodzi o język. A jakie masz plany w związku ze swoim kanałem? Właśnie pójść w stronę rozmów. Chciałabym zapraszać przeróżnych gości na kanał. Zawsze tematem rozmów będzie język, także niech tutaj się widzowie nie martwią. I być może, bo wszyscy mnie namawiają, być może zacznę publikować filmy bardziej rozrywkowe, których celem będzie jedynie rozbawienie, rozśmieszenie widza, ale też to, abyśmy się lepiej poznali. Także wszyscy mnie do tego namawiają, mówią: Paulinson, zacznij nagrywać śmieszkowy cykl i być może te wakacje to będzie jakiś przełom. Zobaczymy. A ty nastawiasz się do tego z nadzieją, czy raczej niechętnie i trochę czujesz się przymuszona? Trochę czuję się przymuszona, ale też wiem, że widzowie znają tylko jakąś część mnie i moi znajomi bardzo często mówią, że traci na tym ten mój kanał, bo ja jestem na co dzień bardzo śmieszną, zabawną osobą i aż żal, że widzowie tego nie słyszą, że nie znają mojej historii, nie widzą tego, jak potrafię śmiesznie opowiadać o rzeczach najprostszych, więc właśnie wszyscy dookoła namawiają mnie, żebym coś z tym zrobiła, bo nie można marnować takiego potencjału. Ale z drugiej strony trochę musiałabym się otworzyć i opowiadać o historiach, które rzeczywiście w moim życiu się wydarzyły, więc to trochę obnażenie się. I tutaj czuję jakąś blokadę. Natomiast może trzeba zastanowić się, jak to zrobić mądrze, żeby wszyscy byli zadowoleni. O. Świetnie wam poszło z panem Arturem to prowadzenie, zwłaszcza ta po dyktandzie część, gdzie można powiedzieć przeprowadzałaś wywiad z panem Arturem. Może to jest świetny materiał na gościa do następnego programu? Być może, tym bardziej, że miałam przygotowanych kilka pytań, natomiast cała rozmowa trwała chyba 40 minut. Sporo trwała, więc w pewnym momencie ta rozmowa stała się spontaniczna i już nie trzymałam się żadnego scenariusza, bo go nie miałam. I właśnie to mi pokazało, że nawet w takiej sytuacji potrafię to robić i to jest bardzo budujące.
inspirujące. Dziękuję bardzo. Życzę sukcesów w przyszłości i z niecierpliwością także czekam na kolejne wywiady i ciekawą nową formę, bo czuję się zainteresowany tą formą rozrywkową na kanale. Nie wiem, czego się spodziewać, szczerze mówiąc. Zobaczymy. To też się cieszę, że ty się cieszysz i dziękuję serdecznie za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i do zobaczenia na kanale, mówiąc inaczej.